Pieśni są integralną częścią liturgii. W śpiewniku Siedleckiego, który jest oficjalnym śpiewnikiem ogólnopolskim, znajduje się prawie 1000 pieśni. Ciężko jest wyobrazić sobie kościół, w którym nie ma wspólnego śpiewu. Skąd wzięła się muzyka w kościele? Jakie przechodziła zmiany? Jakie jest jej znaczenie dla wspólnoty wiernych? I czym właściwie jest pieśń kościelna? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym materiale. Zapraszam. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj troszeczkę inna forma niż zazwyczaj. Dzisiaj nie ma kolejnego opracowania pieśni. Jest za to spora dawka wiedzy, historii, teorii, która myślę jest bardzo, bardzo ciekawa i też może rozjaśnić Wam pewne aspekty związane z muzyką kościelną, jak się tworzyła. Daje to zdecydowanie pełniejszy obraz też pieśni, które się gra, czy też słucha. Więc bez zbędnego przedłużania przypominam tylko o łapce w górę, zostawieniu komentarza, zasubskrybowaniu kanału. Też udostępniajcie to znajomym. Jeżeli wiecie, że komuś to się spodoba, komuś może to się przydać, to zachęcam, żeby taki filmik też podsyłać komukolwiek. Niech to się niesie, jeśli uważacie, że moja praca jest wartościowa, że jest tutaj coś ciekawego, to pamiętajcie o właśnie tych interakcjach i zaczynamy. Jeszcze raz zapraszam. Pieśń w kościele była obecna od samego początku. Podczas ostatniej wieczerzy, kiedy ustanowione zostały sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, Jezus, który przewodniczył uczcie paschalnej, odśpiewał wielki Hallel, który składał się z psalmów od 113 do 118. Śpiewanie Hallelu było zwykłą żydowską praktyką podczas Paschy. Zawsze śpiewał go ten, który przewodniczył uczcie paschalnej. Także w listach apostolskich czytamy, że apostołowie zachęcali do modlitwy poprzez śpiew. Duży wpływ na rozwój pieśni religijnej miała muzyka grecka. Podczas synodu apostolskiego w roku 49 wydano swego rodzaju pozwolenie na wprowadzenie muzyki greckiej do liturgii. Jednak w IV wieku, w obawie przed hellenizacją chrześcijaństwa, zakazano używania w liturgii większości śpiewów, a pozostawiono jedynie psałterz. Mimo ograniczeń wciąż rozwijała się twórczość religijna, szczególnie hymny. Wśród twórców hymnów można wymienić takie postaci jak Efrem Syryjczyk, Hilary z Poitiers czy Święty Ambroży z Mediolanu. Ten ostatni w największym stopniu przyczynił się do wprowadzenia tej formy śpiewu do liturgii kościoła. O praktykę muzyczną zadbał także biskup, Święty Augustyn z Hippony, który w 6 księgach pod tytułem De Musica opisał zasady prozodii i rytmiki. Poza tym, także w IV wieku, zaczęła pojawiać się nowa forma, którą Święty Augustyn nazwał jubilusem. Chodzi oczywiście o melizmatykę, czyli cechę charakterystyczną dla śpiewu kościoła. Proces, który miał uporządkować muzykę w kościele, trwał kilka wieków. Z przełomu wieku VIII i IX pojawia się pierwsza wzmianka o skalach kościelnych. Omówił je irlandzki opat z klasztoru w Tours, Alcuin Flaccus, działający na dworze Karola Wielkiego. Tonacje kościelne zostały przyjęte pod wpływem greckich skal modalnych. Dzieliły się na 4 główne, czyli autentyczne, i 4 pochodne, czyli plagalne. Każda z nich otrzymała własną nazwę, również zaczerpniętą z muzyki starogreckiej. Nazwy te pojawiły się po raz pierwszy w anonimowym traktacie Alia Musica z X wieku. Z powodu błędu autora skale kościelne i greckie, posiadające te same nazwy, nie są tymi samymi skalami. Na przykład skala grecka dorycka zaczynała się od dźwięku E, natomiast skala kościelna dorycka zaczyna się od dźwięku D. W X wieku zaczęły powstawać także nowe formy, które wykonywane były sylabicznie. Na przykład do melizmatycznego śpiewu Kyrie Eleison wprowadzono tekst w taki sposób, aby jedna nuta odpowiadała jednej sylabie. Na przykład
Fons bonitatis, a quo bona cuncta procedunt. Tą formę pieśni nazwano tropami. Warto jeszcze zaznaczyć, że w średniowieczu muzyka zaliczana była do czterech nauk matematycznych, obok arytmetyki, geometrii i astronomii. Z tego powodu większość traktatów muzycznych ze średniowiecza dotyczyła głównie obliczeń i badań nad akustyką. Przejdźmy teraz do polskiej muzyki liturgicznej. Jeszcze tylko przypomnę o łapce w górę, zostawieniu komentarza, subskrypcji kanału, czy też poleceniu tego filmu znajomym. I lecimy teraz z polską muzyką liturgiczną. Najstarszy zapis polskiej pieśni kościelnej pochodzi z roku 1365 i jest to pierwsza zwrotka pieśni Chrystus zmartwychwstan jest. Nie jest to jednak najstarsza polska pieśń liturgiczna. Jest nią oczywiście Bogu Rodzica. Jednak jej tekst zapisano dopiero w 1407 roku. Początki polskiej pieśni kościelnej to przede wszystkim tłumaczenia śpiewów łacińskich. W XV wieku powstają tłumaczenia Regina Celi Letare, czyli Królowo Nieba Wesel się Alleluja, Veni Sancte Spiritus, czyli sekwencja do Ducha Świętego, Przybądź Duchu Święty. Nuty do tej sekwencji znajdziecie u mnie na kanale. Link powinien Wam się mniej więcej teraz pojawić u góry. Inne śpiewy łacińskie tłumaczone na polski w XV wieku to też na przykład Oquam Felix Hez Dies, czyli Wesoły nam dzień nastał. I nie należy tego śpiewu mylić z pieśnią Wesoły nam dzień dziś nastał, który znamy obecnie. To są zupełnie inne historie. Śpiewy zyskiwały w Polsce niesamowitą popularność, a kaznodzieje często wplatali je do swoich nauk. Z 1424 roku pochodzi także najstarszy zapis kolędy w języku polskim pod tytułem Zdrów bądź, Królu Anielski i ma ona czeskie pochodzenie. Rozwijają się także pieśni pasyjne. W XVI wieku z powodu wdrażania śpiewów w językach ojczystych w kościele protestanckim katolicy po części wrócili do muzyki łacińskiej, chcąc w jasny sposób oddzielić się od protestantyzmu. Jednak polskie pieśni wciąż się rozwijały. W pierwszej połowie XVI wieku powstało aż 166 pieśni po polsku. W dalszych wiekach rozwój pieśni polskiej był dość równy i nieustannie przybywało nowych śpiewów. Z XVII wieku pochodzi dobrze znana nam pieśń wielkanocna, wspomniana wcześniej, Wesoły nam dzień dziś nastał, która była połączeniem kilku różnych średniowiecznych pieśni. Inne XVII-wieczne pieśni to m.in. Archanioł Boży Gabriel, Przybierzeli do Betlejem, Ogrodzie Oliwny, czy Twoja cześć chwała. I tak naprawdę wiele, wiele, wiele więcej pieśni. Nie inaczej było w wieku XVIII. Warto zaznaczyć rok 1707, w którym powstały Gorzkie Żale. I niemal od razu zyskały niesłabnącą popularność w całym kraju. Odnośnie Gorzkich Żali to będzie zupełnie inny odcinek, dlatego teraz nie będziemy dłużej jakby rozmawiać o Gorzkich Żalach, bo na to po prostu będzie czas kiedy indziej, ale myślę, że to też jest bardzo ciekawy temat. W 1765 roku papież Klemens XIII polskim biskupom jako pierwszym zezwolił na świętowanie czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a na bazie objawień, które otrzymała Małgorzata Maria Alacoque, rozpoczęły się rozwijać pieśni do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Początek XIX wieku to przede wszystkim twórczość Franciszka Karpińskiego, który stworzył bardzo wiele pieśni, takich jak kolęda Bóg się rodzi, pieśń pokutna, bądź mi litościw na bazie psalmu 51, pieśń wielkanocna, nie zna śmierci, Pan żywota, czy też pieśń eucharystyczna, zróbcie mu miejsce. W XIX wieku nie tylko Franciszek Karpiński, ale także wielu innych polskich poetów pisało pieśni kościelne, a muzyka komponowana była przez wybitnych artystów, takich jak August Frejer, Upadnij na kolana, Stanisław Moniuszko, Ojcze z niebios, Felix Nowowiejski, Nie rzucim Chryste, czy też Wilhelm Troszel, Pod Twą obronę. W XX wieku nie można pominąć twórczości księdza Stanisława Ziemieńskiego, który jest twórcą ponad 2000 pieśni. Jego najbardziej znaną pieśnią jest
jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Historia tej pieśni też jest bardzo ciekawa, ale myślę, że nie ma co robić nowego odcinka, osobnego odcinka na ten temat, bo jest to może ciekawe, ale nie na tyle obszerne, żeby tworzyć osobny odcinek na ten temat. Ale dodam do opisu link do artykułu właśnie, w którym opisana jest no troszeczkę niejasna przeszłość tej pieśni. I myślę, że warto sobie poczytać i dowiedzieć się o dwóch wersjach tej pieśni. W każdym razie omówiliśmy już w skrócie historię pieśni i muzyki w kościele, ale czym tak właściwie jest pieśń kościelna? Na początku należy zaznaczyć, że pieśń kościelna nie jest do końca pieśnią ani artystyczną, ani ludową. Posiada cechy obydwu tych grup, ale z żadną z nich się nie identyfikuje. Głównym celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcanie wiernych. Pius X w swoim motu proprio zaznacza, że muzyka kościelna jest tym bardziej święta i liturgiczna, im bardziej zbliżona do melodii gregoriańskich. Ksiądz Karol Mrowiec przedstawia kryteria dobrej pieśni kościelnej. Po pierwsze, tekst powinien być prosty, ale nie prymitywny. Po drugie, tekst musi używać języka, który nie jest zbyt przestarzały i nie potrzebuje zbyt wielu objaśnień. Po trzecie, pieśń nie może być tylko rymowaną teologią. Nie może być także piękną poezją bez przekazu teologicznego, liturgicznego. Musi zawierać w sobie zarówno artyzm, jak i prawdy teologiczne. To jeden z powodów, dla którego zebrania się wykonywania piosenek religijnych podczas mszy świętej. Ich tekst jest zbyt luźno powiązany z liturgią. Nie zawierają one ani praw teologicznych, ani fragmentów Pisma Świętego. Są jedynie luźno z nimi powiązane. Dobra pieśń kościelna ma swoje wymogi co do melodii. Przede wszystkim melodia pieśni powinna być bardzo ściśle związana z tekstem. Melodia, której jedyną funkcją jest możliwość odśpiewania tekstu, to zła melodia, po prostu. Charakter melodii musi całkowicie odpowiadać tekstowi wszystkich strof pieśni. Także rytm, struktura formalna, a także harmonia muszą posiadać wartość artystyczną. Nie można jednocześnie zapominać, że pieśń kościelna, tak samo jak Kościół, powinna być powszechna i dostępna dla wszystkich. Dlatego melodia, poza wartością artystyczną, musi być także możliwa do wykonania dla jak największej grupy osób. W związku z tym, na przykład ambitus pieśni nie powinien być zbyt duży. Teraz porozmawiamy sobie o tym, czym jest dla wspólnoty wiernych i dla liturgii pieśń. Ale jeszcze przypomnę w międzyczasie o zostawieniu łapki w górę, komentowaniu, subskrybowaniu kanału, polecaniu tego filmu, żeby się niósł dalej i idziemy dalej. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że muzyka, jak już wspomniałem na początku, jest integralną częścią liturgii. Dlatego stwierdzenie oprawa muzyczna mszy świętej jest błędne, ponieważ muzyka jest nierozerwalnie związana z liturgią, o czym mówi Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Śpiew towarzyszył obrzędom religijnym od zawsze. Izraelici śpiewali na cześć Pana po wyjściu z Egiptu. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Warto zauważyć, że słowa związane ze śpiewem użyte są w Biblii 345 razy, 309 w Starym Testamencie i 36 w Nowym Testamencie. Kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, stwierdził: gdzie człowiek spotyka Boga, tam samo słowo już nie wystarcza. Muzyka i śpiew towarzyszą nam w całej lekturze Pisma Świętego, aż do Apokalipsy włącznie. I ujrzałem stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże, a taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Obecność śpiewu religijnego w Biblii wskazuje na teologiczne podstawy śpiewu liturgicznego. Śpiew liturgiczny powinien być przez swoje cechy maksymalnie zbliżony do samej liturgii, czyli powinien charakteryzować się świętością,
pięknem formy i powszechnością. Pieśń jest typem muzyki, który najbardziej łączy wspólnotę, a także buduje jej tożsamość. Jak stwierdził Józef Reis, fascynujący rytm pieśni wywiera potężny wpływ na wszystkich. Pieśń wydobywa z najgłębszych pokładów duszy utajone uczucia, zapala serca płomieniem entuzjazmu i nastraja je na ton jednomyślnej woli i solidarności. Między muzyką a życiem występuje niezwykle mocny związek. W muzyce, a szczególnie pieśni, swoje odbicie dostaje epoka, wydarzenia historyczne, uwarunkowania polityczne, a nawet warunki pogodowe. Jednak papież Pius X zwraca uwagę, że przy tworzeniu muzyki kościelnej powinno się podporządkować jej zasadom, poświęcając przy tym cechy stylu narodowego. Wiąże się to oczywiście z cechą powszechności, jaką musi posiadać pieśń kościelna. Myślę, że bogata, a czasami też niełatwa historia muzyki kościelnej pokazuje, jak wiele ona znaczy dla wspólnoty wiernych. Niestety muzyka liturgiczna, tak jak wszystko, co jakiś czas przechodzi kryzys i tego kryzysu jesteśmy teraz świadkami. Do kościołów wchodzi repertuar o często rozrywkowym charakterze i bardzo luźno religijnej tematyce. Muzyka liturgiczna przestaje być modlitwą, a co za tym idzie, liturgia oddala się od swojej istoty i kwintesencji. Ksiądz Karol Mrowiec zwraca uwagę, że tradycja nie jest przestarzała z samego faktu bycia tradycją, a chwilowa moda nie jest absolutem, ponieważ jest przemijająca. Uważam, już tak podsumowując na koniec, że my, jako osoby związane z muzyką kościelną, czy część z Was na pewno gra w kościele, część z Was jest po prostu zainteresowana tematem, gdzieś planuje dopiero to rozpocząć. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, aby zachować nasze dziedzictwo, które jest zamknięte w pieśniach kościelnych, bo pieśni kościelne to niesamowita skarbnica naszej tożsamości po prostu i powinniśmy też uświadamiać ludzi, tłumaczyć, jakie przeznaczenie ma pieśń kościelna, do czego została stworzona, jak należy ją wykorzystywać. Wiem, że to czasem jest trudne, bo sam nieraz prowadzę trudne rozmowy z ludźmi, którzy nie rozumieją, że piosenka religijna ma nieliturgiczny tekst. I wiem, że być może ktokolwiek z Was też nie za bardzo rozumie, dlaczego część śpiewów jest zakazana do śpiewania podczas liturgii, podczas mszy świętej, ale mam nadzieję, że ten film, ten materiał, chociaż po części Wam to rozjaśnił, dla tych, którzy tak nie do końca wiedzieli, o co z tym chodzi, ci, którzy wiedzą i przestrzegają, starają się przestrzegać tych zasad, też zgodzą się ze mną, że jest to bardzo istotne, żeby ten repertuar rozrywkowy jednak nie wchodził do kościoła na liturgię. I właśnie wiem, że czasami te rozmowy z innymi ludźmi mogą być trudne, bo sam nieraz prowadzę trudne rozmowy, gdzie jednak nie zawsze te argumenty trafiają do drugiej strony, ale zawsze warto próbować uświadamiać jak największą ilość ludzi. I też Was zachęcam ogólnie do pogłębiania wiedzy na temat muzyki kościelnej. W opisie zamieściłem wszystkie źródła, z których korzystałem tworząc ten materiał. Możecie sobie poczytać, czegoś się jeszcze dowiedzieć, bo ja też starałem się, żeby ten materiał nie był jakiś bardzo długi. Więc też wiele rzeczy, myślę, ciekawych dowiecie się, czytając te materiały źródłowe. Większość z nich jest dostępna legalnie za darmo w internecie, więc nie powinniście mieć problemów ze znalezieniem. Także zajrzyjcie do opisu i po prostu zobaczcie, czy coś tam Was jeszcze zainteresuje głębiej. No i w ten sposób doszliśmy już do końca naszego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Polecajcie ten film. Ten, jak i inne, znajomym udostępniajcie, będzie im bardzo miło. Planuję kolejne odcinki o podobnej tematyce, będzie ich więcej. Mam nadzieję, że przyjmą się całkiem fajnie. Już bez przedłużania, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!